Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Kolejny dzień naszego podróżowania. Tak jest, dzisiaj idziemy drogą Keszy. Być może wyjdziemy na Borówkową skałę. Będzie ładne źródełko pewnie. Zobaczymy ładne źródełko. Co poza tym? Poza tym trasa obliczona na jakieś 15 km. Znając życie, wyjdzie nam ile? Pewnie ze 20. Więc my jesteśmy na to przygotowani. Miała być trasa trochę lajtowa, ale idziemy szlakiem wodospadów jakichś takich fajnych, więc musieliśmy to wam pokazać. Bardzo fajny widok. Pewnie nie mam siły, kurczę, mówić, aż mnie zatkało. Bo to trochę wysoko jest. Było stromo. Ty jak się wychylasz? Fajnie jest. Na szlaku mamy takie tablice informacyjne. O, a co tu się stało? Przewrócona wiata. Myślałem, że wyrwane przez wandali, ale przegniłe. Znowu fajne takie skałki. Nie wejdę chyba dalej, bo pokrzywy. A ja oczywiście w krótkich spodenkach. A, wejdę czy nie wejdę? W pocie trwają poszukiwania Kesza na wielkim rumowisku skalnym zwanym Orlą Skałą. Jesteśmy tu już parę minut, szukamy. Da skały wszędzie tutaj, góra, dół. Ale Kesz znaleziony. Proszę bardzo. A my już się stąd będziemy ewakuować, co będzie trudniejsze. I przypominam, że ja jestem w krótkich spodenkach, a tu pokrzywy po pas, a turystka, o proszę bardzo. A to reporter na tropie. Już tam gdzie wlata. Chodź tutaj z powrotem, bo to może być niebezpieczne. A co tu jest? Niedźwiedź? Wiesz, że ja muszę. Wiesz o tym. Pokrzywy po pas, ale to już mamy obcykane. Z kamienia, z takiego żwiru, komarów to są setki komarów. Pokrzyw nie ma, jednak chyba nie wejdę tam. Ale co to było? Najważniejsze pytanie. Do czego to służyło, co to było? Podoba nam się ten mostek. Uważaj, bo ślisko jak diabli będzie. Ups, nie jest spróchniały, jest wszystko dobrze. Dostałem informację, że jest bardzo ślisko. O, to jednak się przytrzymam. Capanie, dyszenie. W pakiecie, ale idziemy, zobaczymy. Milion schodów. Kolejne. Jeśli jesteśmy w górach, to tu wszędzie będzie tak. Ale to lubimy. To nasza pasja. Teraz lekka panorama. Powolutku. Tu się możemy chwilkę zatrzymać.
i dotarliśmy. Kościół świętego Karola Boromeusza na Wrzosówce z 1820 roku, odnowiony staraniem społecznym, oddany w opiekę druhom ochotniczych straży pożarnych w 2001. Ale kościół z 1820. Zobaczmy jak wygląda w środku. Tak wygląda w środku ten kościółek. Surowy taki stan. Zostawiamy kościół na Wrzosówce. Idziemy dalej przed siebie szlakiem takim. Nieopodal kościoła spotkaliśmy rycerza. Któż to zacz? Wiem, proszę Państwa, wiem, to jest Florian. To jest Florian, bo to jest kościół przez strażaków odnawiany w 2001 i to jest na bank Florian. Więc taka oto nam się historia ułożyła. I złapał nas deszczyk fajny, czerwcowy. Dobrze, że jesteśmy blisko kościółka. To jeszcze do tej wiaty skoczymy. Niby nie ma chmur, a pada. Będzie chwila na odpoczynek. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A nie za dobrze ci tu trochę? Nie. Dobranoc. W razie czego się przebieramy w deszczowe uniformy i będziemy lecieć, bo to trochę szkoda czasu. 11:15. A jeszcze kupa dzisiaj do przejścia. No ale nic. Jest fajnie. Komu w drogę koniec przerwy. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Lądek. O. Orłowiec, Borówkowa, Wojtówka, Przełęcz pod Konikiem, Borówkowa to nie, Lutynia, Czarne Urwisko to byliśmy. Nie byłbym sobą, jakbym wam czegoś nie pokazał. Pokrzywy po pas, ale idę w krótkich spodenkach oczywiście. Powolutku, powolutku. Nie wszystkie parzą, ani jedna. Hehe, ale fart. Tu są mniejsze. Co my tu mamy? Co to jest? Dalej już chyba nie przejdę. To tylko przybliżę. To może być. To są chyba na jakiegoś kornika drukarza pułapki. Ale oczywiście standardowo już znacie leśniczego Kubę, któremu zaraz wyślemy materiał i odpowie nam na to pytanie. I zobaczycie tu, to gdzieś na pasku będzie, co to jest. Z dala szumi jakieś źródełko, podchodzimy bliżej. Studzienka Adama. Studzienka Adama w środku lasu. Zobaczmy, wejdźmy, popatrzmy. O! Co my tu mamy? Można sobie ręce umyć. O, jaki pogłos jest. Ho, ho, ho. A turystka się ze mnie tylko nabija. Tylko patrzy i się nabija. W tym odcinku może nie być motywu roślinnego, ale za to będzie tropienie leśnej, dzikiej zwierzyny. Moim zdaniem to jest młoda sarna, ale zaraz zadzwonimy do leśniczego Kuby, który nam tylko tą informację potwierdzi. Ale dzisiaj partyzana pełna, kurde. Idziemy szlakami niezdeptanymi człowiekiem. Mnie to dziwi tylko to, że... Znaczy bardzo dobrze, że komary nie gryzą. Mamy tych środków, tego dita tyle, a tu jeszcze ani razu się nie smarowaliśmy. Sytuacja powoli staje się nie do pozazdroszczenia, jak to się tak mówi. Trochę bagniste tereny. Troszkę tu musiało padać. Zobaczymy, jaki grunt. Idź po moich śladach. Z prawej strony w głębi potok. A my musimy iść tam daleko.
Musimy uważać, przedzierając się. W nos dostałem jakąś gałęzią. Tu może, tu już się powoli zapadam, uważaj. Nie tak bardzo, ale troszkę. Czy miękły ci buty? Troszkę, ale to nie stanowi, ciepło je zaraz wyparują. Umyły się, tam po błocie szliśmy, to... Moje są na granicy. Na granicy, jeszcze pół milimetra wody i przemiękną. No ale to tylko straw, to cieszmy się, że nie zapadł, bo byśmy już pewnie chrupali. A tak to tylko rosa i krople wczorajszego deszczu. Ulewy. A co mamy z przodu? Idziemy szlakiem, przy szlaku, co tu jest? O! Źródełko! To jest to, które wam obiecaliśmy. Źródełko. Teraz wam jeszcze pokażemy coś więcej. Jak wiecie, każda nasza wyprawa to jest keszowanie. Współrzędne geograficzne pokazują nam, że tu jest ukryty nasz kesz. Ale gdzie? Nie ma żadnej podpowiedzi. Właściciel tej skrytki nie dał nam żadnej wskazówki, tylko te. Więc próbowaliśmy wziąć te kubeczki. Zluzujemy trochę drucik. I co mamy na tym druciku? I na tym druciku, o! Mamy nasz cache. Odkręcamy, wpisujemy się. My już to zrobiliśmy wcześniej. To jest tylko takie pokazanie tego cache'a. Na tym to polega. Co tam się wydarzyło, mój cache miły? Wpadł. Właśnie cache mi wpadł do strumyczka. Do strumyczka. Czyli to trzeba robić bardzo ostrożnie. Trzeba o tym pamiętać, żeby nic specjalnie nie zepsuć, bo inni będą szukać. A to zdarzają się małe usterki. No ale my zawsze staramy się wszystko poprawiać. I zostawiamy to dla innych. O. Tak jak było. Tak jak było, idę teraz po kubeczki, bo je odstawiłem gdzieś. Kubeczki się z wrażenia odstawiły. Proszę. O, były suche buty jeszcze niedawno. Teraz mówiłem, że milimetr i właśnie ten milimetr chyba teraz dotarł. No dobrze. Naszą wiatę obiadową już zapewne znacie z pierwszego filmu, zwana przystankiem PKS-u. Sprawdziła się. Podczas dzisiejszego dnia też elegancko mamy obiadek, znaczy taki przekąskę, kanapeczka z topniakiem. Idziemy teraz takim wąwozem i będziemy szukać gdzieś tu kesza. Po czesku to jest pomnicek z 1830 roku. I znaleźliśmy pomnicek z 1830 roku. Nie znamy jeszcze historii jego, ale zobaczmy. Wchodzimy do tego miasta. Trawna. No i ciekawe, czy będą wymagać dowodu osobistego jako, nie wiem, jakiegoś dokumentu uprawniającego pobyt. No ale to co, myślisz, że co będzie na rogatkach lasu stał? Nie, ale na przykład jakby cię chcieli wylegitymować i jesteś obywatelem Polski na obcym terytorium, proszę dowód osobisty, bo jak masz dowód, to możesz w strefie Schengen się poruszać. No ale jak nie masz dowodu, to co? Elektroniczny? No ale nie wszędzie jest zasięg, roaming i co? I wtedy dupa blada. Bo jak jesteś gdzieś tak blisko granicy i... Trzeba nosić dowód. Ryzyko, że właśnie trafisz na ziemię sąsiada, no to trzeba mieć dokument tożsamości. Dobra, teraz koncentracja, bo jest stromo w dół. Uważaj tam, bo jest stromo. O, zaraz źródełko fajne. Zaraz pokażemy. No muszę się cofać. Wszystkie musisz krzaki obejść i każdy wejść za gajnik. Po krzywy!
wychodzimy z lasu. To już czeska ziemia. Piękne ogródki. No super, no to jest coś po prostu. W tle kosiarka, ale to nie ma znaczenia. Po prostu. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, jest pan kruk, bocianki, pieski, gościu taki. O, i dzik. Dzik, 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 dzik. Gęsiory, czapki, małpki, owieczki. No genialne, bardzo mi się podoba. Podoba ci się, czy trochę takie... Dla nas miastowych bardzo rzadki widok. Krowy, o! Czy wszystkie krowy, czy krowy mają rogi? Czy jednak stąd uciekać? U, to się chyba na mnie źle patrzy. To dobra, to ten materiał będzie nakręcony tu indziej. I jednak po szybkiej rozmowie ten... O, ale ten już nie ma cycków. Czy ma cycki? Ten już nie ma cycków. Dobra, to jednak tamten ma cycki, co tamten to był cycki, czyli krowa, a ten ma cycki. Ten też ma cycki. Czyli wszystkie mają cycki, a ten mały nie ma cycków. Ten mały to byk. One mnie chyba poczuły. Miastowego. I o. Albo mają parcie na szkło. Cześć, tu Lew Endryś. Pozdrawiam. Wszystkie macie cycki? Wszystkie. Czyli mogę tu stać. Dobra. No to by było na tyle. Całe życie myślałem, że z rogami to byk. A tu jednak się okazało, że krowa. O, ta ma parcie na szkło. Uuu, ta tak. Ta jednak. Albo to byk ma cycki? Ma cycki. To ja się nie boję, jak ma cycki. Cześć! Wow, 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 wow! Jezu, jakich my czasów dożyliśmy, żeby krowy kręcić i się cieszyć z tego. I ja. Na tym etapie już zostałem sam. Schody, schody i jak zwykle schody. A po co? A po kesza na samej górze. W takim niedostępnym miejscu, w jakim ja się teraz znajduję, znajduje się też nasze znalezisko. Nasz keszyk. Pan proszę, zaraz go przykryjemy kamieniem. I znaleziony. Już jest 16, my musimy jeszcze tak pod górę. Żółtym szlakiem już. A teraz moje koleżanki z oddali, z którymi sobie dzisiaj tak ładnie pogadałem. Dla takich widoków jeździmy w górę. Nieprawda? Zakończył się kolejny dzień naszych przygód. Żegnamy się dzisiaj już z Państwem. Trasa... 20 kilometrów będzie, tak jak na początku przewidywałam ja. Miała rację. Miałam 20 rację. Kilometrów. Do miasta, do... Jak to miasto się nazywało? Trawna. Do Trawny jednak nie dotarliśmy. Na Rogatkach byliśmy. Zobligowani czasem musieliśmy szybko wracać do Lądka, żeby zdążyć przed zmierzchem. Ale myślę, że dużo pokazaliśmy, dużo zobaczyliście i że się wszystkim podobało. My się dużo nachodziliśmy, dużo przeżyliśmy dzisiaj. Fajna trasa, jak zawsze, więc ogólnie dzień super zaliczony, z dreszczykiem emocji. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Subskrybujcie.